modernizacja, na przykład budynku, wymiana okien, drzwi, instalacji, odnowienie elewacji. Decydując się na modernizację obiektu, inwestor skupia się dziś nie tylko na poprawie estetyki, ale również, a może przede wszystkim, uwzględnia analizę techniczno-ekonomiczną, która ma pokazać, co należy w budynku poprawić na lepsze. Coraz częściej liczy się nie tylko oszczędność dla portfela, ale i ochrona środowiska. Obie te kwestie mogą iść ze sobą w parze. Na przykład zainstalowanie 4 metrów kwadratowych powierzchni solarów pozwala uniknąć emisji do atmosfery nawet tony dwutlenku węgla rocznie w porównaniu ze standardowym kotłem. A w dodatku, w odróżnieniu do wciąż drożejących konwencjonalnych paliw, energia płynąca ze słońca jest za darmo. Mamy spowolnienie gospodarki, jakiś impuls rozwojowy jest bardzo potrzebny. Tak się składa, że pojawiają się możliwości, których wcześniej nie było. Ta energetyka budynkowa to jest energetyka bezpośrednio zintegrowana z budynkami, a więc z domami, w których mieszkamy, z blokami w miastach, ze szkołami, ze szpitalami, ogromne zasoby mieszkaniowe. Chodzi o takie źródła wytwórcze jak ogniwa fotowoltaiczne, ale chodzi również o mikrowiatraki. Chodzi o źródła ciepła, do tych należą na przykład pompy ciepła. Tutaj pojawia się sprzyjająca okoliczność. Komisja Europejska 1 marca wydała decyzję w sprawie sposobu naliczania energii odnawialnej z pomp ciepła, a zatem jest dodatkowy impuls. Pozytywny wpływ odnawialnych źródeł energii na środowisko dostrzegło wiele krajów, które silnie wspierają rozwój oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii. Aspekt ekonomiczny stosowania OZE jest bowiem równie istotny co ekologiczny. OZE są tanie w eksploatacji i zastępujące coraz droższe paliwa stanowią dobrą alternatywę dla systemów tradycyjnych. Istnieje możliwość zastosowania tych źródeł do zasobów istniejących, bo nowo budowane tych zasobów jest niewiele i tu byśmy za dużo nie osiągnęli. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę rewitalizację istniejących zasobów, to są ogromne możliwości, ogromny rynek. Oczywiście jeżeli robi się taką modernizację energetyczną, to przy okazji trzeba zrobić też właśnie tą rewitalizację budynku, która prowadzi do redukcji zużycia ciepła. To znaczy jest to znowu jakaś termomodernizacja. Termomodernizacja to jest to, do czego jesteśmy w ostatnich latach przywykli, ale teraz pojawiają się nowe technologie, technologie domu pasywnego. Można znacznie bardziej zredukować zużycie ciepła niż to było wcześniej możliwe za pomocą technologii termomodernizacyjnych tych pierwszych generacji. Jeżeli robimy źródła wytwórcze energii elektrycznej, ciepła, robimy termomodernizację, to jest znakomita okazja, aby to zoptymalizować, aby zrobić taką rewitalizację na potrzeby każdego domu. Przykładem na to, jak modernizację zasobów można połączyć z oszczędnością energii i wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł, są inwestycje spółdzielni mieszkaniowej Nowoczesna w Raciborzu. Pierwszym etapem to była termomodernizacja obiektów, czyli pełne docieplenie ścian zewnętrznych, czyli zminimalizowanie strat ciepła. Kolejny etap to była likwidacja kotłowni lokalnych. Następny etap to jest oszczędność energii, czyli inaczej zastosowanie systemów solarnych i pomp ciepła na potrzeby centralnej ciepłej wody. To jest kolejny program, jaki będziemy realizować. Rozpoczęliśmy go w roku 2010 i myślę, że tak za 6 lat
zrealizujemy cały zakres. Czyli krótko mówiąc, część budynków spółdzielni jest wyposażonych w centralną ciepłowodę, która ze względów kosztowych coraz bardziej obciąża kieszenie naszych mieszkańców. Żeby im ulżyć, zastosowaliśmy właśnie system pomp ciepła powietrza-powietrze i systemów solarnych, aby obniżyć koszty. I przy zastosowaniu takich rozwiązań obniżyliśmy koszty od 30 do 50%, czyli z miesiąca na miesiąc po uruchomieniu systemu nasi lokatorzy płacą o połowę mniej za centralną ciepłą wodę. Gdzie znajdują się już takie rozwiązania, jeżeli chodzi o konkretne ulice w Raciborzu? Znaczy, to jest Zamojskiego, to jest Chełmońskiego, to jest Lotnicza, to są, może inaczej powiem, w 69 budynkach program ten będziemy realizować. Jak się jedzie już ulicami Raciborza i zagląda na budynki, to już solary są widoczne i to jest dumą nie tylko władz spółdzielni, a również naszych mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna w Raciborzu jako pierwsza w Polsce zainstalowała i w dalszym ciągu instaluje w swoich blokach mieszkalnych systemy solarne wraz z wysokotemperaturowymi pompami ciepła, zmniejszając tym samym w mieście emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu, dwutlenku siarki i tlenku węgla, oraz produkując rocznie około 1500 gigajuli energii ze źródeł odnawialnych. Kolejnym etapem, jeżeli wejdzie ustawa o OZE, mówiąc w skrócie, czyli o fotowoltaice, to na pozostałych dachach, a mamy ich sporo, będziemy montować właśnie panele fotowoltaiczne, czyli produkować energię ciepłą i sprzedawać ją do sieci. Dzisiaj, powiedzmy, rachunek ekonomiczny wskazuje na to, że ta energia sprzedawana do sieci będzie dwa razy droższa od tej, którą kupujemy. Czyli opłaci nam się to inwestować. Okres zwrotu takich inwestycji to jest maksymalnie do 5 lat. Czyli to jest przyszłość. Czekamy na ustawę, która miała wejść w styczniu. Niestety ze względów lobbystycznych, tak to oceniam, jeszcze jej nie ma. A czekamy na to z niecierpliwością. Wykorzystanie instalacji solarnych coraz chętniej i częściej jest uwzględniane w procesie modernizacji i rewitalizacji obiektów i infrastruktury w miastach. Jeśli chodzi o korzyści ekonomiczne, bez wątpienia dla średniego domku jednorodzinnego, to z pewnością jest około 50-60% w skali roku. Na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej jest to zagwarantowane i realizowane faktycznie, bowiem instalacje te są monitorowane codziennie. Jest to około 40% obniżenie kosztów. Natomiast jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń, no to jak dobrze pamiętam, spółdzielnia mieszkaniowa czy też montaż odnawialnych źródeł energii przy kilkunastu zrealizowanych do tej pory budynkach daje nam oszczędności w postaci spalania węgla mniej o około 200-250 ton w roku i około kilkuset kilogramów tlenków azotu i, jak dobrze pamiętam, około 2000 CO2, czyli 2000 kilogramów dwutlenku węgla. To mówimy o spółdzielni, tak? Mówimy tylko i wyłącznie o tej instalacji kolektorów słonecznych tylko na budynkach spółdzielni mieszkaniowej w Raciborzu, czyli obiektach, które były realizowane w roku 2012 i będą zrealizowane już do końca 2013 roku. Energetyczna modernizacja potrzebna jest nie tylko pojedynczym obiektom, ale całym miastom jako klucz ich rozwoju w XXI wieku. Wysokie ceny energii spędzają sen z powiek włodarzom miast i gmin, tych większych i mniejszych. Wszyscy za energię chcą płacić mniej, więc coraz chętniej spoglądają w stronę nowoczesnych rozwiązań chroniących środowisko. Generalnie bardzo dużo oświetlenia czy punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy mamy, co powoduje dość duże wydatki bieżące na energię i zastanawiamy się również nad możliwościami i szukamy rozwiązań dostępnych na rynku, by ograniczyć ilość zużywanej energii, broń Boże, tych opraw oświetleniowych, ale chcemy, żeby ich wykorzystanie było optymalne i bardziej oszczędne, stąd również w najbliższym, może nie miesiącach, ale w najbliższym roku chcemy zainwestować w nowoczesne rozwiązania, które by ograniczyła poziom zużywanej energii na tym oświetleniu. Także wszystkie działania, które szukamy i podejmujemy, właśnie również są związane z ochroną środowiska tak bardzo szeroko pojętą.
Ponad 70% energii w Unii Europejskiej jest zużywane przez miasta, a tylko niewielka jej część jest w nich produkowana. Mobilizacja mieszkańców oraz władz samorządowych do zwiększenia zainteresowania się energią odnawialną, przyspieszenie jej rozwoju na obszarach miejskich i w ten sposób przyczynienie się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych ma szansę przyczynić się do realizacji unijnego celu, czyli osiągnięcia 15% udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.